ułatwi budowa kanalizacji sanitarnej. To już była konieczność. Mamy podpisane umowę z miastem Międzyrzec i z przedsiębiorstwem usług komunalnych w Międzyrzecu na zrzut ścieków z miejscowości okolicznych i rozpoczęliśmy proces kanalizowania czy budowania sieci sanitarnych, sanitarno-kanalizacyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski właśnie od miejscowości okolicznych. Są to wspomniana przeze mnie Rzeczyca, miejscowość Bereza, no i przyszedł czas na Wysokie. 4,5 miliona środków, z tym częściowo pokrywane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sieć kanalizacji sanitarnej ponad 8 kilometrów, ponad 120 przyłączy. Ponad 1,5 kilometra trzy kanalików, 7 przepompowni. Miejscowość Wysokie również powoli zaczyna przeżywać boom budowniczy, budowania się, osiedlania się tutaj i to nas cieszy. Dlatego też uważamy, że rozsądnym działaniem jest zabezpieczyć w pierwszej kolejności miejscowości okoliczne, a następnie pozostałe w rozwiązania, które pozwolą w sposób ekologiczny, w sposób uporządkowany zarządzać ściekami na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Panie redaktorze, tak naprawdę wydajemy ogromne pieniądze, ale liczymy na to, że te pieniądze wrócą właśnie pod inwestycje, właśnie poprzez wzrost liczby ludności, bo tak naprawdę i dla samych mieszkańców jest to rzecz bardzo istotna i ważna, bo ich nieruchomości, ich działki uzbrojone w pełni będą miały zupełnie inną wartość niż dotychczas. Zdajemy sobie z tego sprawę i krok po kroku, rok po roku realizujemy tego typu przedsięwzięcia na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Po pierwsze, z nowym rokiem będziemy opracowywać kompleksowy plan gospodarki ściekowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Jesteśmy na dzisiaj praktycznie w 100% z wodociągowani. Ja przypomnę, że w chwili obecnej realizujemy też dwa duże projekty wodociągowe. Jeden to jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy. Po Halasach jest to w tej perspektywie druga stacja całkowicie przebudowana i zmodernizowana, całkowicie nowa stacja uzdatniania wody. I drugi projekt jest to monitoring sieci wodociągowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Chcemy w sposób efektywny zarządzać siecią wodociągową. W ramach tego projektu nie tylko powstanie kilka nowych odcinków wodociągów, a nie tylko pojawią się narzędzia pozwalające monitorować sieć wodociągową, ale również stacja uzdatniania wody w Rzeczycy, trzecia nasza ze stacji, wzbogaci się o nowy zbiornik i wzbogaci się o ogniwa fotowoltaiczne, które w pełni pokryją zapotrzebowanie na energię elektryczną na rzecz utrzymania stacji wodociągowej. Oczywiście te wydatki i te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego. Więc to daje nam możliwość szybkiego rozwoju. Zresztą ostatni ranking wspólnoty, który ocenia średnie wydatki inwestycyjne per capita, nasza gmina z 2015-2017 roku z 986 miejsca w tym ostatnim dwuletnim okresie 2017-2019 awansowała na 186 miejsce. Więc to najlepiej opisuje dynamikę inwestycyjną na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, opartą praktycznie w zdecydowanej większości na pozyskanych środkach zewnętrznych
ta dynamika zostanie utrzymana w roku 2021 i 2022, gdyż jeszcze mamy zakontraktowane projekty do realizacji w tych latach.